Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym odcinku, jak w tytule, będziemy zaczynać projekt z stunt skuterem. Mianowicie, jak tutaj widzicie obok, możecie dojrzeć. Te tulejki to są do Loncina, nimi się na razie nie przejmujcie. W Loncinie też będzie się szykował projekcik, test. Kupiłem kawałek karteru. Mianowicie, bo ten silnik kupiłem naprawdę w dobrych pieniądzach, może tak powiedzieć, względem po ile te silniki chodzą. Bo jest tutaj karter uszkodzony. Wyłamane ucho. Trochę kitowa sprawa, że to jest włamane, no ale cóż, poradzę na to. Tak się stało. I dlatego kupiłem karter. Kupiłem oczywiście też uszczeleczki do tego. Cały komplet. Będziemy rozbierać, będziemy sprawdzać, co tutaj jest. Podobno ten silnik był palący, jeżdżący. Poprzedni właściciel, który miał ten silnik, tylko i wyłącznie nie był on montowany ze względu takiego, że ma koło 10 cali, a on miał motorek na koło 12 i kupił sobie drugi silnik na koło 12, a ten był mu zbędny, ale ze względu takiego, że jest uszkodzony, no to wiadomo, niestety trzeba będzie go zreanimować. Tutaj widzę, że komuś ten silnik spadł i uderzył w ziemię. Wbiła się ziemia, ale to się wszystko wyczyści. Ten dekielek mam. Jest on tutaj. Więc z tym problemu nie ma. Coś tam się z kopniakiem dzieje, bo się nie zazębia, ale to też będę musiał tam zobaczyć. Że tutaj odpycha, nie chce to tam trafić. Ale to też tam problem nie będzie. Ja sobie to na pewno jakoś wynajdę i zrobię. Tulejek brakuje, ale to przełożę sobie te tulejki z tamtego silnika, co mam przy skuterze, bo tam tulejki są dobre. Chyba że byłoby coś nie tak, no to się załatwi. Tutaj widzę, że ten karter jest troszeczkę gorszej jakości od lewy. Kupiłem najtańszy, jaki znalazłem, więc... Bo ten karter to jest w cenie całego silnika praktycznie, więc... Możecie sobie porównać silnika z kołem, z tumnikiem. I podobno nowy cylinder i tłok założony, 50. Ale to zweryfikujemy, jak rozbiorę. Wstępne mierzenia metrem ukazują, że jest to możliwe wcisnąć do mojego stunt skutera, lecz będzie problem z gaźnikiem. Nie wiem jeszcze, jak to ugryźć, tak szczerze Wam powiem. Będę się musiał bardzo, ale to bardzo dobrze zastanowić, żeby to ugryźć i wmontować tak, by mi to tam pasowało. Podejdziemy pod stunt skutera. I sprawy się mają tak, że mocowania są oryginalnie przy tym silniku 50 na dole, a tamte będą miały u góry. W sensie w tym gdzieś miejscu. Najgorsze też jest tutaj to, że cały ten bak jest tak troszeczkę w kitowym miejscu, nie ma tutaj za dużo miejsca tutaj, a musi być troszeczkę miejsca ze względu takiego, że jak zawieszenie się ugina, no to tutaj będzie musiało jakoś pracować. I teraz się tylko zastanawiam, jak to wcisnąć jak to wcisnąć, żeby się to tutaj zmieściło i żeby miałem jak najwięcej tutaj miejsca. Tak Wam powiem. Mocowania do amortyzatorów będą do przerobienia, bo tu jest na 1, a tamten silnik jest na 2 i raczej chyba sobie przerobię go na 2 mocowania. Obudowa filtra powietrza to tam nie będzie problem, bo sobie zrobię ewentualnie jakiś filtr albo oryginalny się wstawi, jeszcze się zastanowię. Gaźnik też będzie nie standardowy, tylko większy w tamtym silniku. No i cóż Wam powiem, no tyle no.
jak dopiero przerobię wszystko i będzie wszystko fajnie, ładnie pasowało, wtedy dopiero, od razu wam uprzedzam, wtedy dopiero będziemy malować i kombinować. Jest fajnie, mam koło 10 z tyłu i z przodu i tamten silnik jest na koło 10, więc to będzie wszystko ładnie pasować. No i właśnie chcę, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja chcę to tak zrobić, żeby to wyglądało, ten silnik co wstawię, żeby wyglądał jakby oryginalnie od tego skutera i żeby to wreszcie na koło rwało, bo głównie o to chodzi. Ewentualnie w ostateczności się to tu utnie, no, zrobi się tutaj cięcie tu i tu, końcówkę się zrobi na zawiasy, no ale to już ewentualnie na samym końcu będę kombinował. Tego, jak coś, tego na razie nic wam nie mówię, jaki to będzie plan. No, tyle. Tyle. No, bo pasuje, żeby wreszcie ten stunt skuter robił stunt. No, wracamy do ciepełka. Lącin tak samo tutaj stoi, nie bez powodu. Są przeprowadzane bardzo rygorystyczne testy. Mi dużo jest mierzenia, by w przyszłości nie tylko, że zrobić wahacz, ale przerobić cały tył na razie tylko, żeby sprawdzić, jak to będzie chodzić. Ale to będzie dla was niespodzianka. Jest dużo ogólnie ostatnio projekcików, też silnik od motorynki, ale też może wam to niebawem nagram. Tu jest drugi silnik, stary, 50 do mierzenia tak samo. To jest stary silnik ze stunt skutera, tego co spawałem, takiego krótkiego, fajnego. I tamten skuter, mogę wam powiedzieć, bo poszedł dalej w świat, dalej jeździ, może kiedy się uda, to zrobimy odcinek z niego. Jak będziecie naprawdę chcieli, łapeczki w górę, pisać w komentarzu, to ze stunt skutera może uda mi się z właścicielem nagrać odcinek. Dobra, to w dzisiejszym odcineczku nie będziemy tutaj rozbierać tego, bo byłoby troszeczkę za długo. W następnym odcinku zobaczycie, co kryje wnętrze, wymienimy karter, umyjemy części i na szybkości poskładamy to, jak oczywiście nie będzie większych problemów. No to złożymy tutaj od nowa ten silniczek. Przynajmniej widzicie silnik w całości. Będzie 150. Jak to będzie wszystko chodzić, będzie to zapierdzielać. Ewentualnie wsadzimy tutaj jeszcze 200, bo jest taka możliwość. Wsadzimy 200 pojemności. Gaźnik VM24 będzie zapierdzielać ten skuter jak 170 RCU. Takie będzie mieć przyspieszenie. Będę dążył do tego. I dopiero wtedy zobaczycie, że to jest stunt skuter. Widzieliście projekt stunt skutera Jelenie Riders, jak to jego jeździło, jak mój jeździł, tamten czterosłów. Lecz jak wam już nieraz mówiłem, tamto to było tylko wyłącznie do testów. Prawdziwy stunt skuter właśnie u mnie powstaje w czterosłowie, żeby wam pokazać, że nie tylko do stuntu muszą być dwusłowy, może być tak samo czterosłów. Jaką to mocą dysponuje? Jeszcze nie wiem. Widziałem filmiki na internecie, ale nie widziałem w realu, jak to jeździło. Więc zobaczycie u mnie na kanale, jak jeździ 150 w małej ramie, bo przeważnie te silniki były montowane w dużych skuterach. Jak jeździ w małej ramie, czy opłaca się, ewentualnie będziecie mogli u siebie jakiegoś takiego swapa zrobić, nie? To ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnej produkcji pana Emerypa niebawem. Troszeczkę ostatnio, jak wiecie, no słabo jest z filmikami. Cały czas to będę powtarzał. Wiecie dlaczego. Nie, że olałem was, tylko nie mam czasu. Może się to niebawem zmieni, może nie. Za dużo mam obowiązków, by wszystko pogodzić. Więc jest ciężko, ale trzymajcie za mnie kciuki, żebym wreszcie ruszył, kurde, bo sam się nie mogę tego doczekać. Szykuje się dużo projektów, szykuje się dużo zabawy, dużo odcineczków, ale
cały czas mam te opóźnienia. Nie mogę tego nadrobić. Jak nadrobię to wszystko, tą moją robotę, bo się nazbierało przez ostatni czas dość sporo pracy. Jak to wszystko zrobię, to naprawdę ruszę z tymi filmikami, ale cały czas na bieżąco mielam i nie mogę tego wszystkiego przerobić. Też nie chcę nagrywać tego, bo takie byłyby nudne odcinki i moja praca by się wydłużyła. Dlatego też nie nagrywam z tych prac odcinków. Tyle. Tyle. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc na razie. Trzymajcie się. Hej!